Cześć, tutaj Leszek. Wracam do nagrywania podcastów i już od pewnego czasu przez myśl przewija mi się taki temat, do którego bardzo często wracacie w pytaniach wysyłanych do mnie, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Tak, ja odpowiadam na swoich social mediach na wasze pytania. Już jakiś czas temu mówiłem o tym, że jest to moja forma rekompensaty albo sposobu odwdzięczenia się za to, że dzięki Prawie Pro i dzięki wam mogę się utrzymywać. To jest moja praca. Albo być może górnolotnie powiem, że nawet misja. Wprowadzanie początkujących albo tych, którzy mają jakieś wątpliwości, które ja potrafię rozwiać z perspektywy swoich różnych doświadczeń, choć oczywiście ktoś powie, że one nie są zbyt rozbudowane, może tego słowa użyję. Tym tematem, tym podmiotem lirycznym jest alkohol, do którego wiele osób wraca, nie tylko w narracji kierowanej do mnie, ale także w swoim codziennym życiu. Wielu z nas ma rytuały. Ja też je miałem. Celowo nie mówię tutaj o alkoholizmie, bo to być może jeszcze nie jest taki etap, w którym należy bardzo głośno bić na alarm. To są właśnie wspomniane już nawyki. Podobnie jak złym nawykiem może być przykładowo codzienne spożywanie słodyczy, podobnie może być spożywanie alkoholu podczas każdego letniego wieczoru, czy też podczas każdego weekendu. I znam kilka osób, które mają tego typu problem. Ostatnio pisał do mnie chłopak, który powiedział, że rozpoczyna proces odchudzania. Jakie ja bym mu dał wypisane od myślników rady dotyczące redukcji masy, tak żeby mógł stracić do najbliższych wakacji, do najbliższego górskiego wyjazdu te 10 kg. Ja mu napisałem w bardzo prosty sposób. Słuchaj, odrzucasz wszystkie niepotrzebne węglowodany proste, odrzucasz alkohol, a eliminując te dwie różne rzeczy, dochodzisz w pewnym momencie do wniosku, że musisz jeść zdecydowanie więcej warzyw. Ale co z tym alkoholem? Jeju, dlaczego alkohol nie? Dlaczego mówisz, że nie piłeś przez pół roku w zupełności alkoholu, wtedy, kiedy byłeś na ostatniej prostej do wymarzonej sylwetki albo wymarzonej wagi, bo sylwetka moja nie jest wymarzona jeszcze. Alkohol to jest po pierwsze bomba kaloryczna. Musicie sobie uświadomić, że czysty etanol ma taką samą dawkę energii jak czysty tłuszcz. To jest dla mnie bardzo obrazowe. I wiem, że jedno piwo to jest 250, być może 300 kalorii, ale jeżeli przemnożymy to razy 5, no to w ciągu tygodnia spożywamy bardzo dużo tych kalorii. Już nie mówiąc o tym, że alkohol wzmacnia apetyt. Już nie mówiąc o tym, że mało kto pije tylko jedno piwo. Nie mówiąc już o tym, że niektórzy w weekend wypijają 5 piw albo robią pół litra jakiejś flaszki. Nie, to nie było po polsku. Robią pół litra. Bądź też wypijają wino. Wino, a nie piwo, bo jest mniej kaloryczne. Owszem, jest mniej kaloryczne, ale o 50-100 kalorii. Nie da się moim zdaniem chudnąć bez odrzucenia właśnie tego nawyku, schematu picia alkoholu w sposób regularny, bez względu na to, czy pijemy raz w tygodniu do upadłego, czy 3 razy po troszku. Takie przynajmniej jest moim zdaniem. Takie przynajmniej jest moje zdanie na ten temat. I wiele osób właśnie zapomina o tym, że alkohol stoi u podstaw wszystkich zaburzeń dotyczących odżywiania się, nieprawidłowego wyglądu, czy też nadwagi. Bo tego się nie liczy. Nie liczy się bardzo często kaloryczności samego alkoholu. Mówi się tylko, że piwo jest nieco bardziej kaloryczne, no bo do tego dochodzą jeszcze węglowodany, które są zawarte w samym jęczmieniu, tak? Ale nie liczy się właśnie tego etanolu, który znajduje się w każdym jednym napoju alkoholowym, czy też w każdym jednym mocniejszym trunku. I moim zdaniem można przez cały tydzień ładnie jeść, trzymać się diety,
po to, żeby to potem w sobotę, czy też w niedzielę, albo w piątek po prostu zniweczyć na jednej imprezie, wyzerować cały wysiłek, który ponosiliśmy od poniedziałku do czwartku, czy też do piątku. I właśnie z tego względu ja zrezygnowałem z alkoholu i ja rezygnując z alkoholu zauważyłem też, że mniej jem po prostu. Bo mi się nie włącza ta gastrofaza, którą często przegapiamy w międzyczasie. I u mnie to wyglądało w taki sposób, że jeżeli były sprzyjające warunki pogodowe, przepraszam, sięgnę po kawę, to ja lubiłem sobie wieczorem właśnie napić się jakiegoś kraftowego piwa. Bardzo dużo osób zresztą mnie o to pytało, że słuchaj, jak to było, że ty kolekcjonowałeś kapsle piw kraftowych i z dnia na dzień zrezygnowałeś z tego. Tak, no przestałem chodzić do sklepów specjalistycznych, zacząłem unikać w sklepach przede wszystkim półek, gdzie są porozstawiane nowości kraftowe. I dla mnie wypicie piwa aktualnie to jest wydarzenie, ale nie stały harmonogram. Owszem, pójdę na imprezę, ale pójdę na tę imprezę raz na 3 tygodnie przykładowo, na której będzie znajdować się alkohol. Z drugiej strony oduczyłem się tego, że jak idę na imprezę, to ja muszę za każdym razem pić. Nie, to nie jest prawda. Nie muszę za każdym razem pić. I ja nie miałem problemu z alkoholem właśnie jako samym alkoholem. Nie było moją motywacją chociażby poprawienie swojego samopoczucia, czy też rozluźnienie, bądź też ułatwianie zasypiania, bo te rzeczy, o których wam teraz mówię, czyli picie alkoholu dla lepszego samopoczucia, albo picie alkoholu po to tylko, żeby się upić, jest już powodem do tego, żeby troszeczkę wszczynać alarm, moim zdaniem. Rozmawiałem też z osobami, które przykładowo mówiły mi o tym, że już we wtorek planują w jakiś sposób, już w swojej głowie, co będą piły przez weekend. To moim zdaniem też nie jest w pełni normalna sytuacja. Tak samo jak nie jest w pełni normalnym zachowaniem stawianie sobie jakichś postanowień. Bo jeżeli stawiamy sobie postanowienia dotyczące tego, że okej, teraz przez 1,5 tygodnia nie piję, to znaczy, że już mamy chyba problem. Bo większość ludzi nie musi stawiać sobie postanowień nie picia alkoholu, po prostu go nie piją. To jest moim zdaniem już taki moment, który skłania nas do refleksji. I warto po prostu w tej sytuacji zacząć się zastanawiać nad tym, czy przykładowo żyjąc w tym trybie za 5 czy 10 lat nie będziemy naprawdę mieli dosyć dużego problemu z alkoholem jako alkoholem. Którego nie będziemy pić dla smaku. I to jest moim zdaniem już drugie światło ostrzegawcze. Jeżeli pijemy alkohol nie dla smaku, to po co? Żeby coś odreagować? Moim zdaniem niczego nie powinno się odreagować alkoholem. Bo to znaczy, że mamy jakiś bardzo duży problem, który jest zakorzeniony gdzieś znacznie głębiej. Często ludzie, którzy cierpią na bardzo gdzieś głęboko zakorzenioną depresję, problemy emocjonalne, niespełnienie, problemy nerwowe, ucieka właśnie w kierunku alkoholu. To jest ta ucieczka. A jest dużo alternatyw, w którym można popłynąć, a nie będzie to alkohol. Też z tego względu bardzo często na różnych filmach, a nawet w ramach swoich podcastów mówiłem o tym, że często osoby otyłe stanowią odzwierciedlenie swojego stanu psychicznego. Nie wszyscy, ale często tak się zdarza. Skąd to wiem? Wiem to po sobie i wiem to także na podstawie kontaktu z naprawdę wieloma różnymi ludźmi, z wieloma różnymi problemami, które do mnie piszą. Bo się okazuje, że zajadamy albo zapijamy coś. Bardzo dużo osób otyłych to nie są ludzie, którzy lubią tylko i wyłącznie jeść chipsy i stołować się tam, gdzie nie powinny. To są też osoby, które spożywają często bardzo duże ilości alkoholu. Albo spożywają go na tyle regularnie, w niewielkich ilościach, że tych kalorii gromadzą jednak mimo wszystko zbyt wiele na przestrzeni czasu, tygodni, miesięcy, lat.
I ja to zauważyłem w pewnym momencie u siebie, że ja swoje frustracje, niepowodzenia, głęboko zakorzeniony ból odreagowuję jedzeniem i kupowaniem sobie piwa codziennie albo prawie codziennie. Pijąc jedno, dwa przed snem. Dla rozluźnienia. Albo dla rozwoju pasji, albo dla smaku. Jednakże w którymś momencie doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu. I pomimo tego, że miłośnicy piwa będą wam mówili, że codziennie jedno piwo nie jest czymś złym, to ja na przestrzeni ostatnich lat doszedłem do wniosku, że to, co robiłem w przeszłości, jednak nie było do końca zdrowe i racjonalne. Ja wiem, że Czesi piją więcej od nas Polaków, bo jest to zakorzenione po prostu u nich, w ich kulturze. Ale nie jest to moim zdaniem do końca zdrowe. Nie jest to okej. Tak samo lampka wina do obiadu, okej. We Włoszech, w Hiszpanii. Będzie czymś w zupełności normalnym, ale nawet jeżeli, wydaje mi się, byłbym Włochem i czy Hiszpanem i chciał zdrowo żyć, to ja bym jednak z tego rezygnował. Wiem, że jestem troszeczkę zero-jedynkowy, ale uważam, że zwłaszcza na etapie redukcji i brania się za siebie, warto jest w ogóle zrezygnować z tego alkoholu. Bo ciężko jest wypić jedno piwo. Jak zaczniemy, jak już otworzymy pierwszy kapsel, to za chwilę pojawi się drugi i pojawi się trzeci. I to będzie te 900 kalorii w zupełności nam do niczego niepotrzebnych. Nawet po bardzo dużym wysiłku nie zawsze warto jest wytwarzać u siebie właśnie ten taki schemat nagradzania samego siebie akurat alkoholem. Pomyślmy o czymś innym. Ponieważ możemy właśnie samych siebie wsadzić na sanki, na których nie chcemy jechać potem. Bo to bardzo szybko człowiekowi wchodzi w krew właśnie ten dokładnie przez cały czas powtarzany schemat. Bez względu na to, czy będzie to piwo, czy będzie to whisky wieczorem po ciężkim treningu. Myślę, że po prostu nie warto. O wiele fajniej jest sobie kupić, nie wiem, tabliczkę czekolady, czy zjeść orzeszki solone, które okej, też nie są najzdroższą rzeczą, na jaką możemy się zdecydować. Ale alkohol nie musi być regularnym rytuałem. Nic się nie stanie, jeżeli będziemy pić raz na dwa albo raz na trzy tygodnie jedno, dwa piwa. Ale cztery w tygodniu, no to już jest słabo moim zdaniem. Może przesadzam, ale ja dopóki tego nie zrozumiałem, nie chudłem. Albo chudłem w sposób bardzo nieefektywny. Wtedy, kiedy stałem się troszeczkę przeciwnikiem ilości wypijanych piw w swoim życiu, przeciwnikiem? Wtedy, kiedy stałem się, może inaczej, wtedy, kiedy stałem się księgowym wypijanych przez siebie piw, szło mi dużo lepiej. Naprawdę. Dlatego moim zdaniem warto jest się zastanowić nad tym, czy nie mamy jakiegoś powtarzalnego schematu i ile tego alkoholu jest w naszym życiu i jak często o nim myślimy. Bo być może to jest tylko zasłona dymna, za którą znajdują się dużo poważniejsze problemy, od których przez cały czas, nawet podświadomie, uciekamy. Fajnie jest rozwiązywać te problemy w inny sposób i odreagowywać je w zupełności. Inaczej proponuję zakup czegoś na rower albo generalnie odreagowywanie swoich codziennych problemów poprzez sport albo nagradzanie samego siebie, ale w nieco inny sposób niż jedzenie i picie. Dziękuję wam za dzisiaj. I do usłyszenia już za tydzień na moim podcaście. Ich pełna lista teraz także znajduje się na prawie.pro. Fajnie będzie, jeżeli odwiedzisz mnie także na Instagramie albo na Facebooku. Cześć!